i pomyśleć, że ja to kiedyś wziąłem jako torbę na pilarkę, bo patrząc na zdjęcie wydawało mi się, że to jest dużo większe. Tymczasem to jest torba na narzędzia. Chyba moja największa pomyłka, przez to, że nie czytałem opisu, tylko spojrzałem na zdjęcie i torba mi się wydawała dużo większa. No ale tak bywa czasami, jak się oczami kupuje. Dzisiaj będziemy rozpakowywać pilarkę Nax. Ci, którzy są ze mną od samego początku, oglądali wszystkie moje filmy, to wiedzą, że objechałem kiedyś Naxa solidnie w jednym z filmów, ale objechałem Naxa tylko jeśli chodzi o opłacalność zakupu, ponieważ przepłacamy za znaczek Briggs & Stratton i za rzekome informacje, że ta pilarka niby jest robiona, a właściwie silnik robiony na licencji Briggs & Stratton, gdzie tak naprawdę na licencji jest tylko naklejka. Jednak jeśli uda nam się taką pilarkę kupić w dobrej cenie, w promocji, to sytuacja się już nieco zmienia. Tym bardziej, że ze względu na budowany image tej pilarki są tutaj pewne zalety względem klasycznych naków. Aha, bo ktoś, kto oglądał jeden z moich najstarszych odcinków, chyba drugi odcinek na kanale, jak tylko powstał, to wie, że importerem odpowiedzialnym za sprowadzanie naksów, jak i naków do Polski jest dokładnie ten sam kapitał. Są to dwie oddzielne spółki, ale siedzibę mają dokładnie w tym samym budynku, więc możemy się również spodziewać, że udziałowcy tych spółek również to są te same osoby. Tylko na potrzeby stworzenia aby takiej marki premium chińskiej została powołana oddzielna spółka. No więc do zalet może przejdziemy później, a teraz szybko rozpakujemy tą pilarkę. I tak swoją drogą, owszem, pilarka została przeze mnie zakupiona w dobrej promocji. Możecie podziękować za to jednemu z widzów, który ma nick Wiejskie Życie. To on dał mi cynka, że oficjalny serwis Naxa na Allegro sprzedaje pilarki, które tam mają uszkodzone kartony i inne tym podobne historie, w pełni sprawne, sprawdzone przez serwis, ale w dużo lepszej cenie. Skorzystałem z tej okazji, miałem jeszcze takie szczęście, że prawdopodobnie źle wpisali ilość pilarek wystawionych na aukcji, nie na aukcji, tylko w sprzedaży na Allegro. I w tym momencie dość długo czekałem za tą pilarką, już miałem się przypomnieć, czy zapomnieli o mnie, a natomiast podejrzewam, że ponieważ kupowałem ostatnią sztukę, więc podejrzewam, że chyba skończyły się te pilarki z uszkodzonymi kartonami i chcąc, nie chcąc musieli mi przysłać pilarkę w całym pudełku, kompletnym, nieuszkodzonym. Czyli dwukrotna wygrana. A co ta pilarka u mnie robi? To będzie nagroda dla moich widzów. A nagroda w czym? To albo już wiecie, albo się dowiecie, w zależności od tego, kiedy ten odcinek jest emitowany. No to przechodzimy do rozpakowania. No, słynna już torebka na narzędzia. Żebym nie popsuł na samym początku, tylko o, jest. Co my tu mamy? A, śrubokręt gwiazdkowy i aha, okej. O, dobra. Gwiazdkowy i płaski, klucz uniwersalny, imbus 1, grubszy imbus, cieńszy. No, jak zwykle najbardziej bezużyteczna rzecz przy wszystkich chińskich pilarkach, czyli pilnik, który się zrobi prawdopodobnie gładki przy pierwszym ostrzeniu. Jest w ogóle nieodpowiedniej średnicy, ale już wiecie z moich filmów, że pilnikiem o nieodpowiedniej średnicy też się da naostrzyć łańcuch. Śruby do ostrogi. Ostroga.
kanisterek. Uznałbym to, że to są fajne rzeczy, gdyby to było szczelne. Mam nadzieję, że ten będzie szczelny, ale raczej nie będę tego sprawdzał. O, to jest fajne. To jest fajne, gdyby to tylko było szczelne. Tu trzeba będzie zaślepkę wyciągnąć. O. Gdyby to tylko było szczelne, to byłaby to zajebista sprawa. Byłaby to zajebista sprawa, więc miejmy nadzieję, że będzie szczelny. Łańcuch. Co ciekawostka, łańcuch jest pełne dłuto. Nie ma na nim oznaczeń, ale wygląda dość przyzwoicie. Prowadnica z dodatkową dziurką. Co mi się podoba, jak są duże dziury do smarowania. Łatwiej jest wtedy smar wcisnąć taką prostą smarowniczką. No i ona, bohaterka. No. Instrukcja. I gwarancja prawdopodobnie. Schemat części. Widać, widać. Jest i nasz NAX. 1,2 kW przy 8,5 tysiąca obrotów na minutę, czyli to jest 1,6 konia, 37 cm sześciennych, dokładnie 37,2 z tego co sprawdzałem. Prowadnica 35, 5,5 kg. No nie, to jak zwykle z dupy waga wzięta, zaraz weźmiemy, zważymy. Dostrzeżemy coś jeszcze. Fajne korki są. Będzie się łatwo odkręcać. Fajne to tworzywo jest do dotyku. Naklejka. Naklejka odchodzi. O! Ale naklejkami nie tniemy, prawda? Nie, korki są naprawdę spoko, powinno się łatwo odkręcać. Pompka paliwa. Ma tak zwany płynny start. Już to widzę. Klasyczny filtr. Powinien dawać radę. Ale gaźnika nie ma Walbro. Mały NAX nie ma gaźnika Walbro. To jedna sprawa się wyjaśniła.
Te małe nie mają gaźnika Valpro. Ale mamy 3 lata gwarancji, nie? Dla kogoś, kto mało pracuje, to jest ważne, żeby gwarancja była tak długo, bo jak ktoś dużo maltretuje pilarkę, to wiadomo, że ją tak wykończy wcześniej. Dla kogoś, kto mało pracuje i potencjalne fabryczne usterki mogłyby się ujawnić dopiero po 2 latach, to 3 lata gwarancji jest naprawdę solidnym argumentem. Hamulec nie chce nam puścić. Szukam jakichś znaków charakterystycznych. No i tutaj mamy boczny naciąg. Tak, w liderku. Ok. Ja skoczę po wagę. Skoczę po wagę. Zważymy pilareczkę i myślę, że później wam powiem, jakie jest jej przeznaczenie. Ok, no to przynieśliśmy wagę i teraz zważymy pana Naxa. No 4,7. Jeszcze śrubki do tego dojdą. Moment. Moment. Dobra. Tak. No to powiem wam, że do liderka ciężkawy. Liderek to lewarzył używany, czyli z olejem w przewodach, a świeżo wyciągnięty z pudełka ważył 4,5 dokładnie. Więc aha. No tak. Wiecie, dlaczego jest o 200 gram cięższy. Płynny start. Płynny start. Spokojnie dodatkowa sprężyna i tam większe kółko do nawijania może być, może to 200 gram więcej ważyć. I do tego trochę inne plastiki. Tak, no to mamy odpowiedź. Zaraz wracam. Ok, a teraz wam coś pokażę. Są pewne różnice w plastikach. To jest cedrus. To jest cedrus. I cedrus nie ma akurat płynnego startu chyba.
Ta nie ma. Są tutaj drobne różnice w plastikach, aczkolwiek te pilarki w 90% się pokrywają. To znaczy wiadomo, że jest to ten sam projekt oparty na zemku, ale chodzi, że tutaj parametrami. Obydwie pilarki dysponują pojemnością 37,2. Obydwie pilarki mają 1,6 konia deklarowane przez producenta, importera. Identyczne tłumiki z tego, co tutaj widać. I teraz główna różnica jest taka, że Cedrus prawdopodobnie był na zestawie tnącym Oregona. Muszę się zapytać jego właściciela, bo to nie jest moja pilarka. To, że oglądacie u mnie Cedrusa i będziecie jeszcze go widzieć w akcji, zawdzięczacie widzowi Krzysztof Andruchow. Pozdrawiam, Krzysztof. To jest jego maszyna, pozwolił ją pomęczyć, więc będziemy trochę ją męczyć. I teraz tak, bo do tej pory myślałem, że Nax jest całkiem niezłą alternatywą do Liderka w sytuacji, jeśli dorwiemy go w promocji. Bo na dzień dobry mamy lepszą prowadnicę, prawdopodobnie dużo lepszy łańcuch, czyli ogólnie lepszy zestaw tnący, i myślałem, że będzie gaźnik Walbro, tak w większych modelach. Jednak nie ma tego gaźnika Walbro, prowadnica już na dzień dobry widać, że jest lepsza. Łańcuch dopiero trzeba będzie sprawdzić w praniu, więc dopiero jest to do sprawdzenia. Gaźnik jest chiński, prowadnica też i łańcuch, tylko tyle, że prowadnica jest lepsza. Lepsza jakościowo. Więc nadal jest to, jeżeli dorwiemy go w cenie do 400 zł. Ewentualnie 400 z hakiem. Biorąc pod uwagę nowe ceny Lidera, handy po podwyżkach, no to jest to jakaś alternatywa, tak? Tylko tyle, że słabszy, ale do tego dojdziemy, bo być może uda się pełną moc przywrócić tej maszynie. Jednak od Liderka mocą będzie zawsze trochę odstawał, bo Liderek ma zwiększoną pojemność, jest rozwiercony. Jednak nie jest to aż tak dobra alternatywa, jak myślałem na początku. Natomiast w tym momencie cena Cedrusa zaczyna być bardziej uzasadniona, ponieważ w tej chwili nie pamiętam z głowy, ale Cedrus był też dość drogawy jak na chińską pilarkę. Ale tutaj mamy zestaw tnący Oregona i gaźnik Walbro. Obróciłem go, zaraz wam pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Tak. Czyli w przypadku Cedrusa wyższa cena jest w jakiś sposób uzasadniona. W przypadku Naxa płacimy głównie za naklejkę Briggs & Stratton. Co nie zmienia faktu, że jest to dość fajna, lekka pilarka. Natomiast istnieje takie podejrzenie, że moc 1,6 konia mechanicznego wynika z dość dużego katalizatora wciśniętego tam w tłumik. Nie wiem, na ile ten katalizator dławi tą pilarkę, ale prawdopodobnie to uda nam się sprawdzić, ponieważ do Cedrusa mam gaźnik z wybeszonym katalizatorem. Nasz młody majsterkowicz, Monshine, przysyłając mi pewną maszynkę, którą pokażę wam pewnie na innym filmiku, o ile już jej nie pokazałem, którą podesłałem mu do naprawy, przy okazji podesłał mi tłumik, który właśnie też miał od Krzysztofa i z którego usunął katalizator, więc będzie okazja przetestować Cedrusa w oryginalnej formie, jakie czasy uzyska podczas cięcia. I później będzie możliwość zmiany tłumika, podregulowania go i przetestowania go bez tłumika. Zobaczymy jaka moc będzie wtedy. Znaczy jak sobie poradzi, jaka będzie różnica w szybkości cięcia. Natomiast żeby te pilarki dorównały mocą Liderkowi, to będzie raczej ciężko. Podejrzewam, że zbliżymy się do mocy takiej, jaka była deklarowana w NAKach, tych wcześniejszych. Czyli coś niecałe 1,8 konia, tam 1,77 czy coś godnego, ze względu na pojemność 37,2. Natomiast Liderek, jest to już potwierdzone, może nie ma tam 41,
ale w okolicach 40 cm ma, jest faktycznie, ma większy tłok, jest rozwiercony i dzięki temu ma dużo większy moment obrotowy, znaczy dużo, no zauważalnie większy moment obrotowy, no i moc, tak? Czyli liderek pod względem parametrów nadal górą. Jeśli chodzi o jakość wykonania, trudno powiedzieć, aby te maszyny rozebrać, aczkolwiek jeśli w dobrej cenie kupimy, jest to fajna alternatywa, bo mamy tutaj dobre zestawy tnące. I teraz tak, tak jak mówiłem, czarnej nie będę odpalał, chyba że wy jako widzowie zadecydujecie, żeby ją odpalić, jednak ja wolałbym jej nie odpalać, nie ruszać, nie męczyć, ponieważ jest to nagroda dla was, nagroda w zbliżającej się zrzutce. A na co to będzie zrzutka, to się dowiecie. Natomiast skoro Cedrus ma deklarowane identyczne parametry, tak, identyczną pojemność, identyczną moc, to będziemy męczyć Cedrusa za pozwoleniem Krzysztofa. Ok, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, do następnego i hej. Jeszcze taka mała ciekawostka. Być może z prowadnicą będzie lepiej, ale co zauważyłem, ta rączka jest na tyle blisko hamulca, nie jest to do końca zgrane, że kiedy zaciągniemy hamulec, to nie chce nam chwycić tu i trzeba pomóc sobie palcem. Być może jak się założy prowadnicę, będzie to lepiej, ale na tę chwilę widać, że brakuje około centymetra luzu, żeby chwyciło. No cóż, tak to jest, jak są składaki, czyli silnik z jednej fabryki, plastiki z drugiej, i czasami gdzieś im się trochę tutaj wymiar omsknie i coś nie wymierzą do końca. Ale w pracy to raczej nie przeszkadza. Da się z tym żyć. No, okay.